Siostry i bracia, obchodzimy dzisiaj w Kościele uroczystość Najświętszej Trójcy. Podstawowym źródłem nauki o Trójcy Świętej są słowa Pana Jezusa z Ewangelii, gdzie określa siebie jako Syna Bożego, pozostającego w jedności z Ojcem oraz obiecuje apostołom zesłanie Ducha Świętego. Dogmat o Trójcy Świętej został zatwierdzony na Soborze Konstantynopolitańskim już w 381 roku. Naszą relację ze Stwórcą mamy budować na fundamencie wiary, nadziei i miłości. A obchodząc Dzień Matki, dziękujmy Panu Bogu za nasze mamy i pragniemy oddawać cześć Bogu w Trójcy Świętej, jedynemu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. W czasie tej najświętszej ofiary modlimy się za wszystkich parafian, a w szczególności wszystkich matek naszej parafii. Polecamy także te mamy, które odeszły już do domu Pana, aby Pan obdarzył je niebem, a te, które są z nami i cieszymy się z tego, aby Pan im błogosławił i udzielał potrzebnych darów i łask. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak powiedział do ludu: zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi. Zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie, jak to, lub czy słyszano o czymś podobnym. Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak Ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co Tobie uczynił Pan Bóg Twój w Egipcie, na Twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam Tobie wypełnić, by dobrze Ci się wiodło i Twym synom po Tobie, byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje Ci Pan Bóg Twój. Oto Słowo Boże. Szczęśliwy
żywił ich w czasie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. Istotę tę nazywamy Panem Bogiem.
Człowiek ma świadomość, że Pan Bóg jest wieczny, nieskończony, niezmienny, jest wszechmocny. Jednak tak dokładnie nie możemy Boga ogarnąć naszym umysłem, tak jak w filmie było pokazane, nie możemy ogarnąć oceanu, ale możemy do niego wejść. I dziś, kochani, z całym Kościołem stajemy przed majestatem Bożym i chcemy, na ile to możliwe, dziękować Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu za Jego miłość i miłosierdzie w stosunku do każdego z nas. Pan Bóg sam objawił się człowiekowi, dokonał to przez swojego Syna, albowiem pragnął wydostać każdego człowieka z dołu grzechu i pokazać mu prawdziwy kierunek jego drogi prowadzącej do zbawienia. A dokonało się to przez ogrom miłości, która wypływa z Trójcy Świętej i jest wlewana w serce każdego z nas. Kim zatem jest Trójca Święta? Postaramy się przez obraz pokazać i uświadomić sobie właśnie tą jedność Trójcy Świętej. Bo wiemy, że są trzy osoby Boże, a Trójca ma jedną naturę. Boże, przykład nie jest doskonały, jak wszystko na tym świecie, cokolwiek byśmy chcieli pokazać, jest niedoskonałością wobec wszechmocy Pana Boga. Otóż, kochani, w klasie maturzystów katecheta dyskutował z młodzieżą na tematy religijne. I w pewnej chwili jeden z młodych ludzi podnosi dłoń do góry i prosi księdza, aby o ile to możliwe postarał się wytłumaczyć w przystępny sposób niemożliwą do przyjęcia, ale jakże trudną do zrozumienia prawdę naszej wiary o Trójcy Świętej. Jak to jest możliwe, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach? Pytał młody człowiek. Katecheta zastanowił się przez chwilę, potem wskazując na promienie słoneczne wpadające do klasy przez okno, rozpoczął swoje pouczenie. Te promienie, które widzimy, wysyłane są przez słońce. Ciepło, które czujemy, wysyłane jest od obu, od słońca i od promieni. Podobnie jest z Trójcą Świętą. Wyobraźcie sobie, kontynuował dalej katecheta, że słońce to Bóg Ojciec. Słońce wysyła swoje promienie Syna Bożego, wreszcie od obu, od słońca i od promieni, czyli od Boga Ojca i Syna Bożego pochodzi ciepło, Duch Święty. Kochani, kiedy gromadzimy się dzisiaj w świątyni, aby oddać cześć i chwałę Trójcy Świętej, musimy najpierw stwierdzić, że ta prawda o Trójcy jest wielką tajemnicą naszej wiary. Tajemnicą, którą my ludzie nigdy do końca nie zdołamy zrozumieć ani wytłumaczyć. Wierzymy w tę prawdę i przyjmujemy ją ze względu na Jezusa Chrystusa, który o Trójcy Świętej pouczył. Przez to objawienie Pan Bóg mały rąbek tej tajemnicy odsłonił przed człowiekiem, tyle, ile jest nam potrzebne, abyśmy nie tylko wierzyli, ale dzięki łasce Trójcy Świętej dostąpili zbawienia. Jezus, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, powiedział do apostołów, wysyłając ich, idźcie, udzielajcie chrztu właśnie w imię Trójcy Świętej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A takim najbardziej znanym obrazem objawienia się całej Trójcy Świętej jest właśnie moment chrztu, scena chrztu Jezusa nad Jordanem. Święty Mateusz w swojej Ewangelii pisze, kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Kochani,
Święty Paweł w drugim czytaniu mówi nam, że wszyscy ochrzczeni, prowadzeni Duchem Bożym, są dziećmi Bożymi. I na nas Pan Bóg Trójcy Jedyny w momencie chrztu zesłał Ducha Świętego, przez to potwierdził naszą przynależność do Niego. Od tego momentu jesteśmy ochrzczeni w imię Trójcy Świętej. Ten fakt zapewnia nas o dziedzictwie, którym jest dla nas niebo, albowiem jesteśmy przybranymi synami Bożymi, a to nas do czegoś mobilizować powinno, motywować i szczególnie powinniśmy się sobie uświadomić tą godność wybrania. Ja jestem dzieckiem Pana Boga. Jestem bratem Jezusa Chrystusa. Przez Chrzest Święty jesteśmy powołani do życia z Bogiem tu na ziemi, a kiedyś do przebywania z Nim w niebie. Aby to życie osiągnąć, musimy być otwarci na działanie Trójcy Świętej w naszym codziennym życiu. Otwarci, czyli powinniśmy realizować przepisy i nakazy, o jakich mówił Mojżesz do Izraelitów, czyli żyć na co dzień przykazaniami. Trójca Święta, porównanie Trójcy Świętej do Słońca użyte przez katechetę w przytoczonym opowiadaniu jest niezwykle trafne i posiada wiele podobieństw. Tak jak Słońce jest źródłem fizycznego dobra, tak Trójca Święta jest źródłem Bożego życia w nas. Jak Słońce daje energię i siłę, tak również Trójca Święta daje ludziom wewnętrzną moc i energię do walki ze złem, z każdym grzechem. Słońce daje światło. Trójca Święta również oświeca umysły i serca ludzkie. Słońce leczy choroby ciała. Trójca Święta leczy choroby naszej duszy, czyli nasze grzechy. Słońce rozwesela i rozświetla mroki świata. Trójca Święta rozwesela nasze serca i rozświetla mroki naszego życia. I wreszcie Słońce jest źródłem ciepła. Trójca Święta rozlewa w naszych sercach duchowe ciepło, którym jest miłość do Boga i do drugiego człowieka. W imię właśnie Boga w Trójcy Świętej Jedynego wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. Pierwszą modlitwą, którą nas uczyli rodzice, to była modlitwa ku czci Trójcy Świętej. Wymawiamy ją, czyniąc znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Potrzeba, aby uświadomić sobie i z szacunkiem podchodzić do tej krótkiej modlitwy, w której nie tylko wzywam Boga, który jest tak wszechpotężny i zamieszkuje w moim sercu, ale także chcę uwielbić Jego majestat. Bóg w Trójcy Świętej jest obecny w każdej chwili naszego życia. Również nasze wieczne szczęście w niebie polegać będzie na uczestnictwie w życiu Trójcy Świętej. Dlatego wykorzystujmy ten czas tutaj na ziemi, czas, który otrzymaliśmy od Pana Boga, czyniąc jak najwięcej dobra i żyjąc miłością, bo tego wymaga od nas Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Kochani, uczestniczymy w uczcie miłości, w której Jezus tu, na tym ołtarzu, na każdym ołtarzu świata, ofiaruje się Ojcu w Duchu Świętym. Ofiaruje się za każdego z nas. Prośmy Go, aby całe nasze życie było przepojone mocną wiarą w Boga żywego, który się objawił jako dobry Ojciec, jako dobry brat Jezus, jako pocieszyciel Duch Święty. I my, kochani, wychwalajmy Boga, dzięki któremu otrzymaliśmy życie i to doczesne, i życie wieczne. Wychwalajmy Go w całym naszym doczesnym pielgrzymowaniu na ziemi. Amen.